Witamy na pokładzie Kolei Dolnośląskich. Zapewniamy milionom pasażerów bezpieczny i szybki transport do niemal 270 przystanków i stacji kolejowych. Z nami pojedziesz nawet 160 km na godzinę, bez mandatu. Dziękujemy za zaufanie. Życzymy przyjemnej podróży. Dolny Śląsk to szalenie interesujący region, otwarty dla wszystkich. Dlatego chcę, aby dolnoślązacy i turyści poznali góry, poznali miasta, zwiedzili zabytki i wzięli udział w wydarzeniach kulturalnych. Ponad 200 wydarzeń z okazji Święta Województwa. Zapraszamy wszystkich dolnoślązaków do wspólnego świętowania. Znasz zasady selektywnej zbiórki odpadów? To naprawdę jest proste. Do żółtego pojemnika lub worka trafiają opakowania z metalu i tworzyw sztucznych, a także kartony po napojach. W zielonym powinny znaleźć się tylko szklane butelki i słoiki. Niebieski to miejsce na odpady z papieru i tektury. Natomiast odpady bio wrzuć do brązowego pojemnika lub worka. Pamiętaj, recykling zaczyna się w Twoim domu. Segregacja odpadów jest naprawdę ważna i ma sens. Dzięki temu z odpadów powstaną nowe, przydatne produkty. Chcesz wiedzieć więcej na temat prawidłowej segregacji odpadów? Zajrzyj na www.mzgk.com.pl. Dolny Śląsk to szalenie interesujący region, otwarty dla wszystkich. Dlatego chcę, aby dolnoślązacy i turyści poznali góry, poznali miasta, zwiedzili zabytki i wzięli udział w wydarzeniach kulturalnych. Ponad 200 wydarzeń z okazji Święta Województwa. Zapraszamy wszystkich dolnoślązaków do wspólnego świętowania. Podo Artist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo Artist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Dolny Śląsk to szalenie interesujący region, otwarty dla wszystkich. Dlatego chcę, aby dolnoślązacy i turyści poznali góry, poznali miasta, zwiedzili zabytki i wzięli udział w wydarzeniach kulturalnych. Ponad 200 wydarzeń z okazji Święta Województwa. Zapraszamy wszystkich dolnoślązaków do wspólnego świętowania. Jest 4 października, wtorek. Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Miniony weekend był kulminacją obchodów 25-lecia województwa dolnośląskiego. Na wrocławskich Partynicach odbył się piknik rodzinny, na którym poza piknikowymi atrakcjami odbyły się też biegi konne na tamtejszym torze wyścigowym. Obchody 25-lecia województwa dolnośląskiego to było wiele różnych wydarzeń, które rozciągały się przez cały październik. Ich kulminacją był zaś piknik rodzinny, który odbył się na terenach wrocławskiego toru wyścigowego na Partynicach. W strefie wystawienniczej pojawili się reprezentanci miast, instytucji i turystycznych atrakcji. Z Kłodzkiem robione były wieńce oraz świece, z Lubinem słuchano ptasiego radia, a z Hutą Julia grawerowano na szkle. Zamek Czocha przygotował magiczne eliksiry, a karkonoskie tajemnice otworzyły przed uczestnikami pikniku świat minerałów. Z Muzeum Poczty i Telekomunikacji ćwiczono kaligrafię, a z Muzeum Karkonoskim malowano na szkle.
Odwiedzający finał jubileuszu województwa mogli zapoznać się z produktami z dolnośląskiego szlaku piwa i wina oraz smakiem Dolnego Śląska. Były tradycyjne pierogi z karpiem ze stawów milickich, sery dolnośląskie, siedlisko Pstrąga, kiszonki Schneiderów oraz dziki zwierz. A jak partynice, to i wyścigi konne. Były więc panie i panowie w anturażu odpowiadającym tej okazji. I bomba poszła w górę. Stawka od razu się zrobiła po rozpoczęciu tej gonitwy. Z przodu na dwóch pierwszych miejscach galopują Żadmir oraz Lemur. Kilka długości za nimi kolejna para to Ambrosius i Bailando. Odpnął się troszeczkę Ambrosius, Żadmir wyszedł na prowadzenie. Żadmir od startu do mety szykuje się, że zwycięży w tym wyścigu. Tak jest, z miejsca do miejsca Żadmir wygrywa, Ambrosius na drugim, na trzecim Lemur. Jak to jednak na wyścigach, zdarzają się wypadki. Pokonanie przeszkody na przeciwległej prostej okazało się fatalne dla jednej pary jeździeckiej. Zawody jeździeckie objęły w sumie 8 biegów. Jeden z nich odbył się o nagrodę przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego, a inny o nagrodę marszałka województwa dolnośląskiego. W pierwszym z nich wygrała Klacz Runa pod jockeyem Stromskim, a drugi Wałach Pretty King pod jockeyem Faltejsekiem. Zapraszam teraz Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie. W trakcie niedzielnego Marszu Równości nad jego bezpieczeństwem czuwali bolsajccy policjanci. Na jego czas niektóre ulice zostały zamknięte, a ruchem kierowali policjanci. Aby zadbać o bezpieczeństwo osób biorących udział w marszu oraz mieszkańców Bolesławca, do służby skierowani zostali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu oraz innych jednostek Dolnośląskiego Garnizonu. Tylko w ciągu ostatnich 3 dni bolesajccy policjanci podczas kontroli drogowych zatrzymali 14 dowodów rejestracyjnych z uwagi na zły stan techniczny oraz brak badań technicznych. W 7 przypadkach stwierdzono brak badań technicznych, a w pozostałych niewłaściwy stan techniczny pojazdu. Zatrzymano też 2 nietrzeźwych kierujących. W czwartek 26 października w Teatrze Starym odbędzie się gala wręczenia nagród w konkursie Najlepszy nauczyciel zawodu w roku szkolnym 2022-2023. To już tradycyjne wydarzenie organizowane przez Powiat Bolesławiecki i Bolesławiecki Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych, w którym wyróżnia się tych nauczycieli, którzy przygotowują młodzież w różnych zawodowych profesjach. Odbyła się jesienna edycja biegu między mostami. Uczestnicy biegli w 6 kategoriach wiekowych. Biegi odbyły się na dystansach 250, 400, 800, 1200 metrów oraz bieg główny na dystansie 4321 metrów. Tyle bowiem mierzy bobrowa ścieżka biegowa, na której rozgrywał się bieg. Organizatorzy już zapraszają na jubileuszową 20. edycję wrocławskiego Jazztopad Festival. Odbędzie się on od 17 do 26 listopada. Współorganizatorem wydarzenia jest Andrzej Kosendiak, dyrektor Wrocławskiego Narodowego Forum Muzyki. I to właśnie sale koncertowe tego obiektu będą miejscem tego jubileuszowego wydarzenia. Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 po raz 6 zaangażowało się w Codec Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania. Dzieci wraz z nauczycielką podjęły szereg działań, które wpisywały się w tę europejską inicjatywę. Przedszkolaki zakodowały i odkodowywały znaki drogowe, liście czy kółeczka, wykorzystując matę i kolorowe kubeczki. Tworzyły też własne sudoku. Renta szkoleniowa to rodzaj świadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który może pomóc osobom zmuszonym przez chorobę do zawodowego przekwalifikowania się. Jednak bardzo mało z nich korzysta z takiej możliwości. Różne koleje losu zmuszają niekiedy do zmiany zawodu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina jednak, że choroba nie musi oznaczać braku możliwości zatrudnienia w innej niż dotychczas branży.
Jeżeli konieczne jest przekwalifikowanie zawodowe, które łączy się ze sporymi wydatkami, można liczyć na pomoc ze strony ZUS. To są pieniądze, które może dostawać osoba, która chce się przekwalifikować po to, żeby wrócić na rynek pracy, gdyż w poprzednim swoim zawodzie ze względu na schorzenia pracować nie może. Renta szkoleniowa jest przyznawana osobie spełniającej warunki do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy, która nie może jednak kontynuować wykonywanej dotąd pracy. Po przekwalifikowaniu się może zdobyć nowy zawód i być nadal aktywna zawodowo. Nie wiemy, czy to brak wiedzy, czy też brak chęci, ale na Dolnym Śląsku już od kilku lat nie wpłynął do ZUS żaden wniosek o wypłatę renty szkoleniowej. Zadaniem renty szkoleniowej jest zapewnienie środków utrzymania osobom, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje w celu powrotu do aktywności zawodowej. W trakcie jej pobierania nie można więc pracować. Renta szkoleniowa to 75% podstawy wymiaru renty, ale nie mniej niż najniższa renta, która wynosi obecnie 1191 zł i 33 grosze. Jeżeli niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, to renta szkoleniowa jest wówczas wypłacana z funduszu wypadkowego i wynosi 100% podstawy wymiaru renty. Za chwilę nadamy jeszcze prognozy pogody dla Bolesławca na środę. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. W nocy z wtorku na środę temperatura wyniesie 12 stopni Celsjusza. W dzień utrzyma się na tym poziomie. Wilgotność powietrza 98% w nocy i 80% w dzień. Zachmurzenie będzie duże w nocy i małe w ciągu dnia. Niemal do południa występować będą opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne 1000 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich. Dolny Śląsk to szalenie interesujący region, otwarty dla wszystkich. Dlatego chcę, aby Dolnoślązacy i turyści poznali góry, poznali miasta, zwiedzili zabytki i wzięli udział w wydarzeniach kulturalnych. Ponad 200 wydarzeń z okazji Święta Województwa. Zapraszamy wszystkich Dolnoślązaków do wspólnego świętowania. Podo Artist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo Artist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Dolny Śląsk to szalenie interesujący region, otwarty dla wszystkich. Dlatego chcę, aby Dolnoślązacy i turyści poznali góry, poznali miasta, zwiedzili zabytki i wzięli udział w wydarzeniach kulturalnych. Ponad 200 wydarzeń z okazji Święta Województwa. Zapraszamy wszystkich Dolnoślązaków do wspólnego świętowania. Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji? Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie PSZOK. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. PSZOK to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady.
Dolny Śląsk to szalenie interesujący region, otwarty dla wszystkich. Dlatego chcę, aby Dolnoślązacy i turyści poznali góry, poznali miasta, zwiedzili zabytki i wzięli udział w wydarzeniach kulturalnych. Ponad 200 wydarzeń z okazji Święta Województwa. Zapraszamy wszystkich Dolnoślązaków do wspólnego świętowania.